Tomka, ja jeszcze wrócę do tego spotkania, które się odbyło, do tej narady, gdzie mówiono o przestępstwach w handlu węglem i gdzie padło nazwisko pani Blidy. Pan już powiedział, że to spotkanie odbyło się w lutym, jednakże ze względu na wagę tego ustalenia, bo jedną z tez tego postępowania, zresztą to powiedział właśnie pan Kornatowski, że to spotkanie odbyło się w kwietniu, nie jak gdyby w okresie bezpośrednio poprzedzającym zatrzymanie pani Blidy, co może być sugestią, że na tej kwietniowej naradzie zapadła decyzja o jej zatrzymaniu. No bo właśnie takie sugestie czasami padają. Ja chciałem zadać świadkowi pytanie, czy jest możliwe, czy świadek pamięta, aby w kwietniu odbyła się taka narada, w której padło nazwisko Barbary Blidy w kontekście jej zatrzymania w związku z aferami węglowymi? Pan Kornatowski złożył nieprawdziwe zeznania przed prokuraturą i komisją śledczą. W czasie śledztwa w prokuraturze łódzkiej byłem konfrontowany z panem Kornatowskim i do protokołu zeznałem, że pan Kornatowski składa fałszywe zeznania. Wiem, że komisja, no przypuszczam, że komisja ma prawdopodobnie dostęp do umorzonego przez prokuraturę w Łodzi śledztwa w tej sprawie, także może prokuratura zapoznać się z moimi zeznaniami. Co więcej, pan Kornatowski uczestniczył tylko w dwóch spotkaniach z premierem i drugie spotkanie, w którym, to było ostatnie spotkanie, w którym pan Kornatowski uczestniczył, miało miejsce pod koniec marca, a więc w kwietniu pan Kornatowski nie mógł uczestniczyć w żadnym spotkaniu z premierem. Dlaczego mówię o tym z taką pewnością? Mówiłem o tym również w prokuraturze w Łodzi, gdyż doskonale pamiętam okoliczności drugiego i ostatniego spotkania pana Kornatowskiego z premierem Jarosławem Kaczyńskim. Otóż do tego spotkania doszło w cudzysłowie w tak zwanym zielonym gabinecie pod koniec marca, bo wiem, że taka nazwa dosyć dziwna weszła do obiegu, że jest jakiś zielony gabinet. Jest to pomieszczenie, które stanowi jakby część tego kompleksu pomieszczeń związanych z gabinetem premiera. Otóż pod koniec marca miał miejsce incydent, który mógł znamionować nie najlepszą współpracę i koordynację między policją a Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. Była to sprawa związana z zatrzymaniem jednego z prokuratorów warszawskich. Otóż w tym czasie Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadziło wspólnie z Prokuraturą Apelacyjną w Warszawie działania dotyczące podejrzenia udziału w procederze korupcyjnym grupy prokuratorów, kilku prokuratorów warszawskich. Ku naszemu zaskoczeniu, mimo tego, że prowadziliśmy zaawansowane działania operacyjne, policja zatrzymała jednego z tych prokuratorów, bardzo nagłośniła tę sprawę związaną z korupcją tego prokuratora. Ja nie ukrywałem, że no, było to działanie, które niejako pomieszało szyki Centralnemu Biuru Antykorupcyjnym, które prowadziło w szerszym niż policja zakresie działania wobec tego środowiska. Nie ukrywam, że jakby swoim niezadowoleniem i irytacją dzieliłem się z kilkoma osobami, między innymi z prokuratorem generalnym i wiem, że tego typu informacje o tym, że mimo tego, że premier oczekiwał, iż te zmiany w MSW, w policji spowodują znacznie lepszą koordynację prac służb związanych ze zwalczaniem przestępczości zorganizowanej, korupcyjnej, czy też no, służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, że znowuż dochodzi do zgrzytów. I tego dnia, zaraz określę, jaki to był dzień, premier wezwał mnie, ministra spraw wewnętrznych Kaczmarka, komendanta głównego policji Kornatowskiego oraz prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro do swojego gabinetu, z zapytaniem, iż doszły do niego takie informacje, że znowu, że coś jest nie tak, prawda, w tej współpracy, że on oczekiwał, że będzie inaczej, oczekiwał dobrej koordynacji. Tę sprawę pokrótce wyjaśniliśmy.